trzy maneczki, więc tutaj nie z gry. Mieliśmy trzy dziki gon. I cóż, na samym starcie chciałem was prosić o to, żebyście zostawili łapeczki, które pod tym filmem. Oraz jeśli ktoś z was jest nowym widzem na kanale, nie zostawił subskrypcję. Oczywiście z dzwoneczkiem, by nie przegapić żadnych nowych filmów na kanale. A tymczasem co? Cóż, moi drodzy, lecimy sobie z kolejnym zadaniem popularnym. Wielka ucieczka. Lecimy prosić Zoltana o pomoc. To jest oczywiście niby opcja na nauce tylko, ale w większej grupie zawsze jest lepsza zabawa. Więc właśnie lecimy tutaj do tego Zoltana, by nam pomóc. Zoltan? Dajmy. Okej. Mam uwolnić. Margaritę trzymają w Dayred. Mamy plan, jak ją stamtąd wydostać, ale potrzebujemy twojej pomocy. Co mam robić? Załaduj na wóz tyle Mahakamskiego, ile zdołasz i jedź do Oxenfurtu. Na sygnał Yennefer podjedziesz pod bramę więzienia i poczęstujesz strażników. Ciężka sprawa. Wiesz, odkąd w mieście nie ma czarodziejów, łowcy uwzięli się na nie ludzi. Krasnolud pałętający się pod bramami więzienia tylko zwrócił uwagę. Rację, nie pomyślałem. W takim razie idę prosto do Yen. Miała znaleźć wejście do ruin pod miastem. Okej. Czyli na mnie pomyślą, dobra? Dzięki za rozmowę, do zobaczenia. To lecimy do Yennefer. To jest daleko. Zachowuj się, Wiedźminie. Ale to właśnie polecimy sobie szybką podróżą. Najprościej będzie tutaj. Się przenieść tutaj. Dobra. Lecimy. Jego wysokość ratownik. Znalazłaś wejście? Kilka. Najbliższe jest przez studnię niedaleko stąd. Załatwiłeś pomoc? Sami sobie poradzimy. Zaczynamy? Dobra. Do dzieła. Im szybciej nasi chłopcy czarnych pobiją, tym szybciej do domu wrócą. Lecimy. Co jeśli strażnicy wiedzą o przejściu przez ruiny i obstawili to wejście? Nie wiedzą. Skąd ta pewność? Hierarchowie Nowigradu zadbali o to, żeby zabić pamięć o elfickich korzeniach miasta. Nawet jeśli ktoś pamięta, że ruiny istnieją, nikt nie wie, którędy przebiegają. A już na pewno nikomu nie przyszło do głowy, żeby je obstawić. Obyś miała rację. No właśnie. Ale czy wolno biegać inny fer? Daj mi dziaka. Nie do mnie dziadka. I co, lecimy tędy, dobra? To tutaj. Tutaj? Jeszcze niedawno Cembrowina była przywalona kamieniem. Zgodnie z edyktem Hemelfarta sprzed kilkunastu lat. Ale znalazłam dwóch silnych i uczynnych przejezdnych, którzy za drobną opłatą zgodzili się usunąć głaz. Trzymaj. Co to? Użyj tego, gdy znajdziesz Fritę. To pozwoli mi cię zlokalizować. No właśnie, myślałem, że idziesz z nami. Nie idziesz ze mną? Przedzieranie się przez ruiny i kanały pozostawiam specjaliście. Jasne. Lepiej przyjść na gotowe. No właśnie. Bez zmoczenia ubrania się nie obejdzie. No to cyk. Kocza. Dobra, cmentarna, ciekawie. Okej.
nie? Okej. Można przeszukać te rogi, tak? Tu coś mamy? Zamknięta na cztery spusty. Gdzieś to musi być jakaś dźwignia. Dobra. Co my tam mieliśmy? Pewnie jakiś poszukiwacz elfich skarbów. Okej. Okay. Coś też mam znać, tak? Jakiś mechanizm, dobra. No, jest tutaj. Może to się nada. Okej. No ale pozbierajmy sobie jeszcze co się da. Dobra. Co my teraz tam? Powinno wystarczyć. Ściana nie wygląda na solidną. Ależ tu cuchnie. No i nas załatwili. Nagle załatwił ostatni zapis w takim wykładzie. Dobra, ładuj. Na nie ten zapis. Ostatnio się kończył. Ściana nie wygląda na sobie. Ależ to cuchnie. Kurde, no wie pan. No. Będzie za to wyrażenie, ale no. Skurczy się pikino. Ok.
Nas tu, kurczę, załatwiają, no. Dobra, medytujmy. Czemu nie można tego zrobić? Hello? Można mniejsza. Ściana nie wygląda na solidną. Ależ tu cuchy. Skubany. I kolejny partyka. Nie lepiej. Liczę, że się jeszcze kręci jeden. No i dobra, załatwione. Teraz znaleźć tą czarodziejkę jeszcze niby albo wyżej. Jak wyjść wyżej? Czy tędy? I tutaj. Ty chuju złamany! Rozdzielcie się! No to chodź! Nie masz. To na nic. Bez klucza nie puści. Naczelnik zawsze nosi je przy sobie. Ma pokój na piętrze. Zaraz wracam. Ja? Idziemy do naczelnika. Miej się na baczności. Biegnijcie ty! Z dwóch stron go obejdźcie! Rozkaz! Zaklęcia!
albo boleśnie. Dobrze, ten klucz mam być. Dobra. Tam on klucz. Jeszcze powyżej. Trzeba tu gdzieś wyjść wyżej jeszcze. To jest. Nie bardzo. Mniejsza. Z dwóch stron go obejdźcie. Nie, to tu byliśmy. Pomogę, jeśli dożyję. Muszę ją stąd zabrać, natychmiast.
Nie przejdę przez portal z wami obojgiem. Musisz sam stąd wyjść. Tak, nie lubię portali. Idźcie już. My sobie poradzimy. Okej. Zastanę się z widzenia, dobra. Ścisnął i słuchaj. Możesz jeszcze się poddać. Zaraz. No i dobra. No to wcale nie czarodzieje. Zaraz się zamknij. Wracaj z konsumentami stali. Z misji ty właśnie tych ostatnich przygotowania. Ale dopiero bym dodawał mu wszystko tutaj jeszcze. Trafiła w końcu kosa na kamień. Jakiś zabijaka, wiedźmin zdaje się. Policzył się z juniorem. No i co? Nie ma się co cieszyć. To w sumie zajrzyjmy sobie teraz do niego. Dobra, pokaż mi swoje towary. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Dobra, to właśnie sobie spróbujemy. Okej. Okay. Jeszcze możemy. Dobra. I weźmy tak coś się sobie naprawdę żonę. Okej. Okay. I bywaj. Bywaj. Dobra. I lecimy do tej Triss. Niech żyje Radowid. Niech żyje król. Niech żyje, niech żyje. Żygać mi się chce. Mojemu muszę też pozdrawia. Pani sobie pozdrawia. Szybko podróż. Tak. Tutaj. Służba nie drużba. Mogłem w lesie przy komandzie zostać. Poczekaj, z czarownicami się uporamy, to i zobacz się weźmiemy. Tutaj go wyżej. Okej. Okay. I tak, na górę. Wiedźmin. I gdzieś tu. Dobra, mamy ją. Witaj, Triss. Czy ty postradałeś zmysły? Sami pojechaliście na Imlerita? Na sabat? Jak mogłeś tak narażać Ciri? Musieliśmy to zrobić. Ciri musiała to zrobić, a ja nie mogłem puścić jej samej. Na moim miejscu też byś tak postąpiła. Poza tym cały czas tam byłem i kontrolowałem sytuację. Możemy zmienić temat? Minęliśmy na przedmieściach, płonęli na nich nieludzie. Jest
coraz gorzej. W mieście nie ma czarodziejów, więc łowcy musieli sobie znaleźć nowego wroga. Musimy jak najszybciej pozamykać wszystkie sprawy i wynosić się stąd. Jak idzie z nożą? Kto może nam pomóc? Nie jest dobrze. Ida odmówiła, a Francesca za żadne skarby nie opuści swojego państewka, gdy wokół wrze wojna. Nie wiemy, co się dzieje z Fringillą. Nie byłyśmy w stanie się z nią skontaktować. Razem z Jen odbiliśmy Margaritę. Wiem. Jaskier przygotował jej pokój na piętrze. Odpoczywa i powoli dochodzi do siebie. A co z Keirą i Filippą? Keira? Myślałam, że kto jak kto, ale akurat ty będziesz wiedział. Mało kto potrafi odmówić czarodziejce. Keira Metz miała swoje sposoby, żeby postawić na swoim. Ale gdy zażądała notatek czarodzieja Aleksandra, odmówiłem jej. W gruncie rzeczy Keira potrzebowała impulsu, żeby zacząć nowe życie. Znalazła go w zupełnie nieoczekiwanym miejscu. Po latach nikt nie pamiętał, że twórczyni leku na zarazę Katriony ukrywała się jako wiejska czarownica. Widziałem gorzej dobrane pary. Mam nadzieję, że im się poszczęści. A ja, że nam poszczęści się z odnalezieniem Filippy. Przeprowadziłam małe dochodzenie i dowiedziałam się kilku interesujących rzeczy. Mianowicie? Wolisz krótszą czy dłuższą wersję? Krótszą, zasadna. Zasadna. W skrócie, cały czas była pod naszym nosem. Tu w tej karczmie. Zamieniona w sowę siedziała sobie na żerdzi z dwimerytową obrączką na nodze. Okej. Sowa Zoltana? Mhm. To czemu jej tu nie ma? Bo parę dni temu Zoltan przegrał ją w karty. Nie wierzę. Żartujesz, prawda? Niestety nie. Pojawił się tu pewien człowiek. Oskubał Zoltana do cna, a na koniec zaproponował, żeby zagrali osobę. Oczywiście wygrał, po czym grzecznie podziękował za grę i wyszedł. Okay. Kto to był? Wiadomo, gdzie mieszka? Na pewno nie pochodzi stąd. Nikt go nie zna. Świetnie. Mamy jakikolwiek trop? Mamy to. To jej pióro. Myślisz o dywinacji? Zastosujemy hydromancję i rodzaj sortilegii. Musimy znaleźć jakąś fontannę na uboczu. Dobra, chodźmy od razu. Ta pod pasiflorą mogłaby się nadać. Dobra myśl. No to w drogę. Okej. No Wigrant, potem miasto. Dobra. To tutaj. Nikt nie powinien nam przeszkadzać. To zaczynamy. Obserwuj taflę uważnie, nic nie może nam umknąć. Gremedvir. Robeir megeila feilte. Gremedvir. Degniskerle espirsena a ekleit. Skądś znam to miejsce. Wygląda jak łaźnie. Dijkstra, to on ją ma, są w jego łaźniach. Mogłem się tego domyślić. Okej. Przyszłość czy przeszłość? To była przeszłość czy przyszłość? Przeszłość. Niedaleka, musimy się pośpieszyć. Dobra, to chodźmy do łaźni. Idziemy do łaźni, może jeszcze nie jest za późno. Chodźmy. Dobrze, moi drodzy, ale tam polecimy sobie w kolejnym odcinku. Dziś to by było na tyle. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapeczki w górę oraz subskrypcję. Koniecznie z dzwoneczkiem, tak jak mówiłem na początku. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale. Siema!